Siema, hejos. Dzisiaj ostatnie odpalenie Raptora, tego białego. Przyjeżdża klient, jadę go odpalić, zobaczyć czy odpala, czy wszystko jest w porządku, dawno nie był odpalany. No i co no, czekamy na klienta. No i jestem ciekawy, co tam u Tomka wleci nowego po sprzedaży. Ja już tak myślałem sobie go zostawić. Gorąco dzisiaj jak, nie wiem, normalnie jak w piekle. Oj, Tomkowi po nocach się śni pewnie. Tomek, nie chciałem, samo tak wyszło. Ale dzisiaj u nas upał jest. Kurde, powiem wam, że nie wiem, tak w ciągu dnia to nie chce się normalnie wyjechać, nawet ścigaczem. Czekam do wieczora. Wieczorem może coś wyjadę, w ogóle chciałbym jechać ścigaczem na Włocławek do Bartka, odwiedzić go, bo kupił sobie motocykl, zrezygnował z enduro i kupił szosówkę. No i trochę pojeździmy tam po winklach. Wiecie, jak się jedzie do Włocławka tutaj od Torunia, dojeżdża się do Ronda i później macie do samych torów same pełno winkli. I tam się fajnie jeździ, tam zawsze wypad robiłem, czy supermoto, czy ścigaczem. Dobra, ja już dojeżdżam. Jestem ciekawy, czy po miesiącu czasu prawie Raptor odpali. Tutaj w tym Raptorze, tu by trzeba było, wiecie co, to ta obudowa na telefon to jest fatalnie tutaj założona, bo wszystkie przełączniki są właśnie tutaj pod tym. No i ma coś takiego, że właśnie jak odpali, gaśnie. Trzeba jeszcze raz. I ponownie. I tak z 3-4 razy. Powiem wam tak, kusi mnie ten Raptor, no kusi mnie ten Raptor, dlatego że po prostu wiem, jak Raptor 700 jeździ w oryginale, po prostu za każdym razem, no nie można było przejść koło niego obojętnie, żeby nie pojeździć, chociaż na chwilę głupawkę zrobić, no lepiej mi się jeździło po prostu oryginałem. Ja wiem, że oryginał no to wiąże się z dużymi kosztami, połowę tej ceny, którą wydałem na swapa, bym wyremontował ten silnik i by było ok, ale człowiek wtedy tak myślał, no kurczę, co chwilę mam robić ten silnik, czy może to był błąd, nie, że poszedłem w tego swapa, a mogłem po prostu zrobić remont, no bo no ale tak, z kolei jakbym nie miał swapa, to bym nie wiedział, jak to jest mieć swapa, po prostu kład jest w MTK-u, no to nie jest to samo co oryginał, nie? Nie wiem jak tam przy innych silnikach, ale wiadomo, że to jest trochę inaczej, no jest zupełnie inna jazda, nie? Taki jest w oryginale, jest ten Raptor taki po prostu przyjemny, nie? Choć
Choć mówię, no nie wiadomo na ile ten silnik zawsze nam starcza, a nie wiem, no w tej chwili sobie jak tak myślę, nie, to myślę, że po tym doświadczeniu, że mam teraz MTK, jakbym miał z powrotem oryginała i bym po prostu mi korba bokiem wyszła, to bym po prostu go remontował. No i tyle, 8 tysięcy wydaje, tak, i mam z powrotem to, co miałem. No i no i po prostu grubo się zastanawiam, jak MTK sprzedam, czy czasami tego nie zostawię sobie, jeżeli Tomek go nie będzie chciał, nie? Bo z Tomkiem to jest różnie, wiecie, powiem wam, na razie chcę go sprzedać, a co z tego wyjdzie, no to po prostu nie wiem, czekamy na klienta i zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie. Ale tak jak mówię, no kusi mnie ten Raptor. Jakbym go już brał, no to na pewno dystansę bym po prostu ściągnął, bo on w tej chwili jest po prostu za szeroki. No, super robotę robią te podwójne wydechy. No ośka dominator, no to po prostu jest rewela. Dużo dodatków tutaj jest dołożonych. Pierwsze co, no to bym wyrzucił tą osłonę na ten telefon, to bym może przełożył na tą stronę. Chociaż ja i tak tam z tego nie korzystam, żeby tutaj dojść właśnie do tych przełączników, żeby były pod ręką. No i co, no tak jak mówię, te dystanse bym ściągnął i po prostu bym miał oryginał. No zobaczymy, co to wyjdzie. Wsteczny tu jest. Hamulce ma dobre biegi, po prostu wchodzą perfekcyjnie. Nie ma problemu, żeby tutaj luz znaleźć, jak w niektórych wkładach. No i wszystko nowe, no, opony nowe, felgi nowe. Jedyne, co by można było się pokusić, to kiedyś go rozebrać i pomalować całą ramę. Tylko to jest po prostu ten minus. Nawet patrzcie, tutaj macie wlep aluminiowy. Nie? A hamulce są po prostu perfekt. Sprzęgło to samo, nic nie ciągnie. No kusi mnie, taki oryginał. I myślę sobie, powiem wam szczerze, nie? Myślę sobie, że ci wszyscy, którzy mieli oryginała i zrobili swapa, tak w głębi duszy myślą cały czas o oryginale, nie? Bo to jest zupełnie co innego, no jest zupełnie co innego. Po prostu jest duża moc, nie? No tutaj mamy, przypuśćmy, około 50 koni, ja w MTK-u mam już 78, nie? Robię, przypuśćmy, podjazd, nie? No taki przykładowy, no akurat na godzimbie przy podjazdach odsuwają się korzenie. I jeżeli mam nową oponę i tam o korzeń zahaczy, nie? Taką mocą, no to od razu wam idzie kład na lewo lub na prawo, zależy po prostu jak wjedzie. Przy oryginale nie ma tego, bo po prostu nawet macie nowe opony, to cały czas tam mieli fajnie. Jest tyle mocy, ile potrzeba. Wszystko podjeżdża to samo. Chociaż niektórzy mówili, że oryginalny Raptor na biały bór no nie podjeżdża. Że zakładają właśnie te opony, łopaty i tam swapy podjeżdżają, a z Raptorem zależy jaka pogoda, jaki piach, to czasami po prostu nie podjeżdża. No nie mam doświadczenia, bo oryginałem nie jeździłem, to już miałem swapa, to jeździłem po tych dużych żwirowniach. Ale mówię, no kusi mnie cały czas ten Raptor. Plastiki w ogóle nie zniszczone, no wiadomo, tam tak trochę obdrapane. Kierownica nowa, sploty nowe. Handbary, lampy nowe, coś tutaj jest też od nowego Raptora plastików założonych, chyba tu chodzi o ten bag albo tutaj ten przód, nie? Chyba o to chodzi, no nie wiem, coś jest tutaj w każdym razie od nowszego założone. Osłony wszędzie, poszerzany przód, poszerzany tył, osłona tutaj jest na zębatkę, na tarczę. Podwójny wydech.
Power Commander. Same wydechy i Power Commander to pewnie około 10 tysięcy złotych. No. Kierunkowskazy bardzo fajne. Nie no, fajnie, fajnie. Nowe opony, nowe felgi. Nowe klocki wszędzie, nowe łożyska, wszystkie. A to co? Spadam. Raptor odpala, wsteczny jest, przód jest. Biegi fajnie wchodzą i zobaczymy, co to z tego po prostu wyjdzie. To nara, hej, trzymajcie się, piona. Kamera została, nie? Kuba by to widział, to by powiedział, ten to już nie mógł wytrzymać normalnie. Majsterchef. Tomek, nie chciałem, samo tak wyszło. No to bym wziął sobie zestawienie. Tak już myślałem właśnie. Ale zobaczymy, jak będzie rozwój sytuacji. Nara, hejos.